Halleluja! Witajcie, nazywam się Mateusz Wnukowski. Chcę, żebyście się na chwilę zatrzymali. Wiecie, wielu z was chodzi do kościoła i uważa się za dobrych ludzi. Tak samo ja od dzieciństwa chodziłem do kościoła i uważałem się za dobrego, porządnego człowieka i uważałem się za chrześcijanina. Robiłem wiele dobrych rzeczy w moim życiu i Kościół mi mówił, że jak będę robić te dobre rzeczy, to ja pójdę do nieba. I wiecie, tak moje życie trwało. Chodziłem jak do kościoła, robiłem różne rzeczy, ale w moim sercu panowała pustka, którą chciałem wypełnić grzechem, którą chciałem wypełnić różnymi syfami tego świata. I byłem nieszczęśliwym człowiekiem. Chciałem się kilka razy zabić. Chciałem skrzywdzić wielu ludzi. Nienawidziłem w ogóle mojego życia. I pewnego dnia na ulicach Warszawy usłyszałem, że jest żywy Bóg, że On może mnie uratować, że On jest żywy, że On jest realny, że On może mi pomóc, że tylko On może mi pomóc, że Chrystus może zbawić moje życie. Ja całe życie słuchałem o religii, że religia to jest coś wspaniałego, a ty ci powiedzieć, że religia to kłamstwo i jeden wielki syf, bo ja byłem człowiekiem religijnym, bo ja chciałem gdzieś tam doświadczyć tego Boga, ale ludzie mi przedstawiali zły obraz tego Boga. I dzisiaj ja chcę tutaj powiedzieć o żywym Bogu, który jest prawdziwy. Nie taki, jak im mówicie religia. Religia ci mówi, że Bóg jest gdzieś daleko, że Bóg to obrazek, że Bóg to jakaś figurka. A ja chcę tutaj powiedzieć, że Bóg jest realny i On nie jest gdzieś daleko w chmurach. On nie jest gdzieś daleko, On jest blisko. Wystarczy, że zawołasz do Niego. Jeżeli powiesz: Jezu, przyjdź do mnie i zbaw mnie, to On w naturalny sposób od razu wstąpi jak błyskawica i dotknie twoje życie. On moje życie zmienił, On odmienił moje życie i stałem się nowym człowiekiem. Narodziłem się na nowo 5 lat temu. On uwolnił mnie z pornografii, On uwolnił mnie z wielu syfów, w których byłem. On dał mi wolność. Ja chodziłem po ludziach, ja szukałem pomocy u ludzi, ale nikt nie był w stanie mi pomóc. Ale kiedy wszedłem do Jezusa, On wziął moje życie i podniósł moje życie. On uratował moje życie. Przyjacielu, nieważne jakim jesteś człowiekiem, nieważne czy jesteś dobry czy zły, nieważne czy ile masz pieniędzy na koncie, nieważne przyjacielu, potrzebujesz się narodzić na nowo. Jeżeli się nie narodzisz na nowo, spędzisz życie w piekle na zawsze. Ale jeżeli dzisiaj zawołasz do Boga, jeżeli dzisiaj zawołasz do Chrystusa i powiesz: Jezu, ja chcę Cię poznać, ja chcę Cię doświadczyć, ja chcę pomocy od Ciebie, to On przyjdzie. On przyjdzie na Twoje wezwanie. Przyjacielu, nie możesz być zbawiony poprzez Twoje dobre uczynki. Twoje dobre uczynki są jak splugawiona szata, mówi Słowo Boże. Twoje uczynki są nic nie warte przed Bożym tronem. One są nic nie warte. Warta jest jedynie krew Jezusa, która się cały czas wstawia. Jeżeli dzisiaj uwierzysz w to, że On umarł za Twoje grzechy realnie, nie w sposób teologiczny, ponieważ cały czas w Kościele się o tym mówi, ale nikt w to nie wierzy. Ale jeżeli dzisiaj na serio przyjmiesz ten fakt, tą prostą Bożą prawdę, że Bóg jest żywy, że Chrystus umarł za Ciebie i za mnie na krzyżu Golgoty, o tym, że On jest Synem Bożym, o tym, że On przelał swoją świętą krew i On został przyjęty do krzyża i umarł za Twoje grzechy, będziesz zbawiony. Jeżeli wyznasz Go jako swojego Pana i Zbawiciela, będziesz zbawiony. Jest tu człowiek, który jest głuchy na jedno ucho. Jeżeli wierzysz w to, to Twoje ucho może być teraz odblokowane i na moje słowo połóż teraz rękę na prawym swoim uchu. Na moje słowo, ja w imieniu Jezusa, ja odblokowuję to ucho. W imieniu Jezusa, niech się odblokowuje teraz wszystko. Teraz w imieniu Jezusa. On jest Bogiem żywym, On jest Bogiem realnym. On może zmienić całkowicie Twoje życie. To nie jest jakaś teologia, to nie jest jakaś tradycja. On jest żywym Bogiem. Jest to osoba, która jest chora na serce. Jeżeli dzisiaj chcesz zostać uzdrowiony, przyjdź do mnie. Jeżeli przyjdziesz do mnie, ja położę swoją rękę i już nigdy nie będziesz chorować, bo On wziął wszystkie choroby na krzyżu Golgoty. Na krzyżu Golgoty wszelka choroba została przybita do krzyża. Nie musisz chorować. Twoja choroba, którą teraz masz, jest wynikiem grzechu, ale nie musisz chorować. Choroby są od diabła.
Przyjacielu, dzisiaj możesz żyć zwycięskim życiem. Diabeł, nie musisz się dojeżdżać. Nie musisz żyć problemami. Nie musisz żyć z troskami. Możesz być od tego wolny. Możesz być od tego wolny. On tak bardzo miłował świat, że on zesłał swojego Syna Jezusa, aby każdy, który w Niego nie wierzy, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest dobra nowina. To jest dobra nowina. Przyjmij tą dobrą nowinę. Przyjmij to. Przyjmij to przez wiarę. Przyjmij to, że on umarł za twoje grzechy. Zawołaj się do Niego. Zawołaj ze szczerego serca do Niego. Zawołaj się do Jezusa, ponieważ nie wiesz, czy jutro nastąpi. Dzisiaj jest dzień łaski, jak mówi słowo. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj zawołaj do Niego. Jesteś chory, jesteś zniewolony. Przyjdź do mnie. Ja cię uzdrowię. Ja cię uwolnię. Zupełnie za darmo. Zupełnie za free. Przyjdź dzisiaj do Jezusa. Wyznaj Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Nie kozacz. Nie mów, że jesteś dobrym człowiekiem. Nie mów, że Kościół cię zbawi, albo ksiądz, albo papież. Oni cię nie uratują. Jedynie Chrystus, jedynie On jest prawdziwym Zbawicielem. Jedynie On może uratować twoje życie. Żadna Maryjka, żadne odpusty, żadne różańce nie są w stanie dać tobie tego. Żaden system kapłański nie jest w stanie dać tobie prawdziwego życia. Tylko Chrystus jest w stanie dać tobie prawdziwe życie, prawdziwy pokój, prawdziwą radość i prawdziwe zaspokojenie. Przyjdź do Niego. Zawołaj dzisiaj do Niego. Zawołaj do Chrystusa. Zawołaj do żywego Boga. A On przyjdzie. On odmieni twoje życie. Staniesz się nowym człowiekiem. Amen. Amen.